Dobra widzowie, rozpoczynamy wymianę dysków w Synology, zobaczcie sobie. Gasimy go, po to, żeby wymienić dysk, bo kupiłem sobie nowy dysk, który wam zaraz pokażę. Na razie mam tutaj 2x2 terabajty, czyli niedużo. Już Synology wyłącza sobie miga. Kupiłem dysk 6 terabajtów, na razie jeden, też Seagate Iron Wolf. Na razie jeden, bo są mega, mega, mega drogie, nie będę nawet mówił jak drogie. Bo kosztował mnie ten dysk chyba 8,5 stówy i to było najlepsze, że przez to, że ja nie kupuję tego od razu, tylko zawsze się zastanawiam, rozkminiam, kupić, nie kupić, to na Black Friday akurat to nie była oszukana promocja, bo ten dysk kosztował 790 zł, to ja nie kupiłem go, tylko czekałem, bo myślałem, że jeszcze stanieje i musiałem kupić za 8,5 stówy, także jak chcecie coś kupić, to się nie zastanawiajcie, tylko go po prostu kupcie. No i na razie mam jeden, 6 terabajtów, będziemy go wymieniać. Mam tutaj 2x2 terabajty, więc wyciągamy jeden 2-terabajtowy, wsadzamy jeden 6-terabajtowy, zostawiamy ten 2-terabajtowy, dane się między nimi przekopiują, bo się RAID odbuduje i później dokupuję drugi 6-terabajtów, dzięki temu będę miał 6-terabajtów powierzchni. Tylko oczywiście ten 1-2-terabajty wyciągnę i na razie będę pracował na jednym dysku, bo miejsca już jest za mało, a też nie chciałem tyle siana wydawać na dwa dyski naraz, no bo 1600 zł na dwa dyski, no to jest trochę przesada. Więc sobie po prostu poczekam, być może sobie w styczniu kupię po prostu już ten nowszy, znaczy ten kolejny dysk, tak? Dobra, także biorę naszego synka w łapki i rozkręcamy, wkładamy dysk, zobaczycie to. Mamy naszego synka, ja go tak nazwałem, synek, i będziemy synka otwierać. Wiem jak to brzmi, ale dobra, wiadomo o co chodzi. Będziemy go otwierać, wyciągać dysk jeden, otworzyć, proszę bardzo. Już go nie otwieram. O kurde, zobaczcie ten kurz, widzicie go? Niezłe jaja. Zobaczcie. Tragedia. Trochę go tutaj czyściłem sprężonym powietrzem, ale widzę, że tak nie do końca. No i ten wspornik się gdzieś tutaj, pamiętam, mocuje. Proszę ja was. A, nawet ma tutaj, o tutaj się mocuje go. I wtedy sobie trzyma te dyski. Także ja wyjmę oba w sumie. Wsadzę sobie tego 6-terabajtowego na dół, żeby potem nie trzeba było się tak z tym pierdzielić jak teraz, że wiecie, muszę wykręcić wszystkie, żeby potem się dostać i wymienić kolejny, więc po prostu na razie go rozkręcamy, odkładając sobie śrubeczki, czyli jeszcze potrzebuję sobie odnaleźć jakąś śrubeczkę, żeby przykręcić ten wspornik, wiecie o co chodzi. Kurde, tak mocno to poskręcałem, że aż te gumki antywibracyjne tutaj ledwo żyją. Niestety, wybaczcie za ten pisk. I sobie odkręcamy. Za mocno poskręcałem po prostu, wiecie, bo chciałem, żeby było jak najlepiej przymocowane, a to jednak niekoniecznie tak trzeba. Dobra, jak odkręcę, to się widzimy. Domontowałem ten stojaczek, tą klatkę dodatkową, ale jak widzicie, brakuje mi jednej śrubki, bo ją gdzieś zgubiłem, chociaż domyślam się, gdzie ona jest, bo pewnie w tym serwerze Fujitsu, bo kiedyś potrzebowałem przykręcić dysk, a nie miałem żadnej innej śrubki i tylko ta mi została, więc może potem wyciągnę serwer Fujitsu i z niego wyciągnę dyski i po prostu wyciągnę sobie tą śrubkę, a na razie chwilowo zostawię to tak, bo i tak potem będę wyciągał ten 2-terabajtowy, więc na razie niech się to po prostu, niech sobie to tak zostanie i wsadzamy nasz 6-terabajtowy, zobaczcie proszę tutaj dysk do NASA. Wsuwamy sobie, jak widzicie, to jest wszystko na gumkach takich antydrganiowych, o już czuję, że się zakleszczył w złączu SATA, no i sobie go po prostu przykręcamy, tak? Więc szybciutko sobie go przykręcimy, potem ładujemy 2-terabajtową jednostkę i dokręcamy. Powiem szczerze, że żałuję jednego, to po pierwsze, że nie mam hot swapa tutaj, czyli że muszę rozbierać ten NAS, żeby po prostu wymienić dysk, ale to i tak się nie zdarza zbyt często, więc nawet ten hot swap jest do przebolenia. To boli mnie najbardziej to, że nie ma tu chociaż slotów na 3 dyski, żeby można było RAID 5 zrobić, no wtedy to już by było bosko. No albo SHR w 3 dyskach, a tutaj jest tylko 2 sloty, tak zastanawiałem się nad wymianą, na przykład na DS420+, Synology, no ale jednak strasznie podrożało wszystko, jak wiecie pewnie, ale też elektronika mega podrożała i na przykład ten NAS, który tutaj widzicie, my kosztował 800 zł, nie? No jakoś tak, 800, 800 z hakiem, już nie pamiętam, coś koło 800 zł w każdym razie. Wchodzę niedawno, bo patrzyłem sobie na ten DS720, słuchajcie, a tam DS720 za, uwaga, nie 720, tylko 420, DS220J, czyli taki jak ja mam, za 950 zł, prawie na każdej stronie, czyli podrożał o 1,5 stówki w
Prawie w rok, ale to i tak jest ogromny skok. No 1,5 stówy to jest bardzo dużo jak za taki serwerek. On, no tyle ile za niego zapłaciłem, to jest góra wart, powiem wam szczerze. No bo jest spokój w ogóle, ale no jednak są za 1000 zł, za 1200 też możecie kupić chyba DS220 plus za 1200 zł, więc na który możecie stawiać maszyny wirtualne, Dockera i tak dalej. A tutaj takiego czegoś nie można, bo jest procesor na ARMie, a tam jest procesor, który się nazywa Intel Celeron, czyli 64 bit. I można sobie tam śmiało takie rzeczy stawiać. Zobaczcie, mamy ten 2-terabajtowy, dokładamy go z powrotem również tutaj na miejsce. Ja tylko patrzę sobie, czy tak mieści się, więc gitara. No i teraz, jak sobie to wszystko skręcę, to będzie trwała odbudowa RAIDu. Pewnie potrwa to jakieś kilka dobrych godzin. Chociaż przy 2 terabajtach to nie powinno trwać dłużej niż 3 godziny, tak myślę. Chociaż mam pełne te 2 terabajty, więc zobaczymy. A potem zrobimy taką operację, że po prostu wyciągam ten dysk 2 terabajtowy i zostaje tylko jeden chwilowo. Raczej się nie powinien uszkodzić, mam nadzieję. I powinno to być, wszystko się odbyć bezproblemowo. Na razie nie będę tego 2-terabajtowego tu dodatkowo jeszcze przykręcał, bo to nie ma sensu. Bo i tak to będę go później wyciągał, więc lepiej, żebym miał mniej rozbierania. Więc będę na jednym dysku. Mam nadzieję, że się nie wysypie do czasu, dopóki nie kupię drugiego. Bo po prostu potrzebuję być na jednym dysku, bo potrzebuję tego więcej miejsca. Nie mogę zostać na tych 2 terabajtach, tak? Więc o, tu jeszcze troszkę kurzu jakiegoś się zebrało. Tu też, więc może psiuknę go. Naszego synka już tutaj gotowego, wyposażonego w 2 dyski. Odpalamy, podłączamy i zobaczycie sobie, jak będzie wyglądać odbudowa. No i jak widzicie, nasz bohater sobie ochoczo mryga, co znaczy, że się uruchamia. Będzie to trwało co najmniej jakieś 2 minuty. Serio on się bardzo długo uruchamia. Zresztą wiecie, dyski HDD musi zainicjować rajdy. No i procesor też nie za szybki, więc trzeba sobie po prostu poczekać i zaraz wam pokażę, jak wygląda odbudowa rajdów w oprogramowaniu Synology. No i ja już się zalogowałem do swojego serwerka. Nie wiem, czy słyszycie, ale on ochoczo tam pika sobie z tyłu, żeby nam zasygnalizować, że pula pamięci została uszkodzona zapewne. Zobaczcie. Nie wiem, widzicie? Zdegradowany. Co najmniej jedna pula pamięci podręczna. Pamięci lub pamięć podręczna SSD uszkodzona. Zaleca się wymianę wadliwych dysków na w pełni sprawne. No i mamy tutaj zdegradowany. Mamy nieużywane dyski, więc przechodzimy sobie do HDD. Sorry za to pikanie. Poczekajcie, wyłącz. Gdzieś to tutaj było. Tak, wolumen uszkodzony, wyłącz bip. Dobra, już nie powinien nam przeszkadzać. I słuchajcie, mamy tutaj sobie nasz ten dysk ST2000VN004, czyli to jest dysk, którego ja do tej pory używałem, czyli ten 2-terabajtowy. Tutaj mamy nasz nowy dysk 6-terabajtowy. No i oczywiście ten dysk, który jest na samym dole, no to ma trochę gorzej, nie? Bo on się zawsze bardziej grzeje. Więc zróbmy sobie informację o kondycji, zobaczmy w ogóle, jak on wygląda, bo kupiłem go nowego, ale przy okazji możemy sobie takie zrzucić oko na smarta tego dysku, żeby być pewnym. Po prostu o co tutaj chodzi. Chwilę to potrwa oczywiście i trzeba będzie go zainicjować. Zaraz, ale na razie jak póki się wczytuję informacje o kondycji, to nie mogę tego zrobić. I właśnie chodzi o to, żeby teraz odbudować sobie tego rajda. O, zobaczcie, widzicie? Czas od włączenia 0 godzin, temperatura 27 stopni, kondycja Iron Wolf, no to tutaj już jest taka specjalna zakładka dla dysków Iron Wolf. Smart, zobaczmy sobie szczegóły, atrybut, jak widzicie. Tutaj nic się nie dzieje. No jak ma się dziać, skoro dysk jest nowy, tak? Gdzieś tutaj był jeszcze power on hours. Widzicie, 0 godzin, czyli dysk jest nóweczką. Także dobra, nie będziemy tutaj za bardzo czekać, po prostu go inicjujemy. Czyli przechodzimy do pula pamięci. Akcja. Reperuj. Zaznaczamy sobie, automatycznie nam już zaznaczy ten drugi dysk, czyli drive 2. 6-terabajtowy. No, tutaj akurat jest 5,5 terabajta, nawet nie całe. Już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że jak wiecie, w informatyce jest system szesnastkowy, tak? My korzystamy na co dzień z systemu dwójkowego, a tutaj mamy system szesnastkowy, więc te pojemności nigdy nie są pełne. A dodatkowo w Synology on rezerwuje 5% miejsca, czy 10% miejsca nawet na sam system operacyjny plus jakieś metadane dysków i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Wszystkich plików, które macie, żeby po prostu indeksować to i tak dalej. Więc jak kupicie na przykład dysk, tak jak ja miałem 2 terabajty, to widzicie, ile tam miałem. Terabajt chyba, terabajt, 1 terabajt 800 giga, coś takiego. No i tutaj mam 5,5 terabajta, ale to mi wystarczy. Miałem kupić 4 terabajty dysk. No ale stwierdziłem, że dobra, jak już inwestować, to inwestować i tak wszystko drożeje, więc te dyski podrożeją, już potem nie kupię sobie nic, więc kupiłem ten 6-terabajtowy i zaraz dokupię drugi, ale dobra, dajemy następne. Wszystkie dane na nowo dodanym napędzie zostaną usunięte, czy na pewno chcesz kontynuować? Oczywiście, że tak.
Łączna pojemność 2 terabajty, no to wiadomo, że będzie 2 terabajty, bo będziemy korzystać z rajda pierwszego, a przez to, że mamy rajd pierwszy, no to jak wiecie, to jest mirroring tak zwany, czyli dane z jednego dysku kopiują się na drugi dysk w czasie rzeczywistym, że jak ulegnie wam awarii jeden dysk, to wtedy ten drugi przejmuje jego rolę, tak? Także tak jak widzieliście, wyciągnąłem jeden dysk 2 terabajty i od razu system się uruchomił, normalnie wszystko, tylko zainformował nas, że pula pamięci została zdegradowana i został tylko jeden dysk działający. Więc należy ją naprawić. No i klikamy zastosuj. No i sobie czekamy. Kreator sobie tutaj nam zapisze wszystko i zacznie odbudowę rajdu. Odbudowa rajdu polega na tym, że dysk po prostu kopiuje wszystkie sumy kontrolne i wszystkie pliki z powrotem na ten drugi 6-terabajtowy dysk. Po czym sprawdza sobie zgodność tej kopii. Jeżeli wszystko się zgadza, to wtedy taki dysk zostaje wciągnięty do macierzy rajd. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj mamy... Zwiększ prędkość ponownej synchronizacji dla macierzy RAID. I tak sobie zostawiam, bo dzięki temu szybciej będzie się to odbudować. No i jest napisane reperowanie, ponowna synchronizacja i sobie to po prostu będzie szło, szło, szło. No nie wiem ile w pracy, jak to robiłem na dyskach 10-terabajtowych i w trochę mocniejszym modelu Synology, bo mieliśmy rakowe Synology mamy, to tam trwało to, tylko że tam były 4 dyski, nie? I tam trwało to chyba, żeby was nie skłamać, 8 albo 10 godzin. No, tylko że tutaj macie 2 terabajty, więc nie będzie to tyle trwało. Także to sobie wystartowało, ja sobie będę w międzyczasie sprawdzał, jak widzicie, nawet nie widzicie tego, ale tutaj w tym naszym centrum informacji, bo jest taki widget sobie tutaj, był sobie napis, że wolumen pierwszy zdegradowany, nie? Jest reperowanie. I zawsze jak jest wszystko w porządku, to się wyświetla po prostu w dobrej kondycji, serwer Synology u nas działa prawidłowo. Jeżeli jest coś nie tak, no to też nam się wyświetla, tylko na pomarańczowo. I jest napisane, że zwróć uwagę, coś w tym stylu, tak? Coś się dzieje ze mną. No i teraz już widzicie, znowu jest w dobrej kondycji, bo w trakcie reperowania zawsze rajdów jest napisane, że jest w dobrej kondycji. Nie wiem dlaczego, powinno być coś w stylu, że reperujemy rajdy, bla bla bla. I tyle, no. Także jak widzicie, ponowna synchronizacja 0,21%, 0,26%, więc myślę, że do wieczora, jest godzina 10 rano, więc do wieczora się to powinno zrobić. No, także to tyle, jeżeli chodzi o wymianę dysków Synology oraz odbudowę macierzy RAID. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, kliknijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi materiałami oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić niczego nowego. Oraz wbijajcie na mojego Instagrama michu.tv oraz na moją grupę na Facebooku Mordeczki Micha. Wszystkie linki w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.